Wiele godzin naświetlania każdego dnia przez 7 dni w tygodniu. I tak już od urodzenia, czyli 14 lat. Żeby żyć, Marcel Łodygowski potrzebuje specjalnego światła. Kiedy lampa się zepsuje, Marcel umrze. Dlatego on, jego rodzina oraz otaczający go ludzie dobrej woli zbierają pieniądze na nowe lampy. Brakuje im jeszcze 60 tysięcy złotych. Nieszczęściem Marcela jest rzadka i skomplikowana choroba, czyli zespół griglera najara typ 1. Chłopiec ze Stefanowa Barczewskiego II w powiecie sierackim jest jedyną osobą w Polsce cierpiącą na to schorzenie. Choroba charakteryzuje się nieobecnością w hepocytach enzymu odpowiadającego za metabolizm bilirubiny. Jej poziom można zmniejszyć jedynie poprzez fototerapię, a to oznacza, że bez naświetlania przez 10-12 godzin na dobę Marcel nie może żyć. Pomogli nam lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka, że tak w odnajdywaniu informacji, jak sobie radzić, pomogli nam w załatwieniu lamp, żeby Marcel po prostu po no, prawie pół roku po pobytu w szpitalach różnych mógł wrócić do domu, iż mógł tutaj po prostu kontynuować to naświetlanie. Pomogło nam stowarzyszenie LIVER. Nie udało się doprowadzić do częściowego przeszczepu wątroby dla Marcela, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił finansowania zabiegu w Londynie. Teraz pozostaje nadzieja w terapii genowej. To jest metoda bezpieczna, no przynajmniej tak mówią lekarze. Nie wiadomo, jakie będą też długofalowe jakieś skutki uboczne, ale raczej nie przewidują takowych, także, bo to jest metoda bezinwazyjna. No i wielka nadzieja po prostu dla, dla osób chorych z na pierwsze. A takich osób jest na świecie tylko około 200. Jednym z nich jest Marcel, któremu choroba bardzo dokucza. No to jak jest wrażliwe, nie mogę jechać na żadne wakacje. Dopiero teraz dostałem te led Ledy i mogę jeździć w świat. Ale lampy szybko się wyczerpują przy takim eksploatowaniu. I już trzeba myśleć o nowych, a właściwie o zestawie dwóch lamp, które kosztują ponad 17 200 euro. Zbieramy pieniążki przez. Fundację Się Pomaga i Stowarzyszenie LIVER na zakup tych no niestety drogich lamp, ale musimy je mieć dla Marcela, ponieważ ratują mu życie i to jest po prostu konieczne. Można pomóc poprzez wpłaty na, na konta. Tak jak mówiłam, Fundacja się pomaga i Stowarzyszenie Liver, dopisek Marcel Łodygowski. Potrzeba jeszcze niewiele ponad 60 tysięcy złotych. Marcel i jego mama wierzą, że dobrzy ludzie pomogą. Wierzę, bo niejednokrotnie ludzie we różnych przypadkach nam pomagali, także, ja wierzę w dobroć ludzi. Ludzi dobrych jest naprawdę całe mnóstwo.